wystarczy nam bycie kurację sama ze sobą. Kto wie, kto wcześniej był ze mną, to wie, że co jakiś czas wyjeżdżam, więc to jest to jeziorko, nad którym w lecie zawsze mogą okrążyć tutaj, poopalać się i tak dalej. No już jest jesiennie. Rano troszeczkę padał śnieg, ale już się wypogodziło, ale jest tak zimowo. I co wam powiem? To jest fantastyczne. Jak ja to mówię, robi się świąteczne porządki i takie bycie ze sobą to jest coś wspaniałego. Ja jestem zauroczona. Większość ludzi nie lubi bycia ze sobą, tak? Zaraz mówię, że się nudzą, wieje nudą, nie wiedzą co zrobić, a ja uważam, że to jest fantastyczne, tak? Po prostu jadę, gdzie sobie chcę, planuję, co chcę, siedzę, idę, leżę. Nikt mi nie mówi, co mam robić, nikt się ze mną nie przekamarza. Moje myśli sobie płyną, ja mogę sobie ze sobą rozmawiać, nie kłócę się, wpuszczam sobie to, co chcę. Oczywiście ja sobie myśli segreguję, dlatego kiedy ja jestem ze sobą, to jest mi bosko. Już od wczoraj się tyle wyśmiałam ze zmienniczką, że dzisiaj wstałam, znowu się śmiałam na samą myśl wczorajszego dnia. Także ja was zachęcam do bycia ze sobą. Chociaż jeden, dwa, trzy dni spróbujcie sobie. To jest rewelacja. Nikt was nie wkurzy wtedy. Nikt wam nic przykrego nie powie i tak dalej. I zabawa na całego. Także to jest słodkie. Ja już wypraktykowałam. Mnie się to podoba. Także nie rozpaczam, jak wyjeżdżam z domu. Bo to jest pełen relaks dla mnie. Umysłowy, fizyczny i tak dalej. Ja po prostu odpoczywam. A kto by nie chciał z was odpoczywać? No właśnie. No chyba każdy. Każdy, kto jest rozsądny, marzy o odpoczynku, urlopie i tak dalej. Więc kochani, będę dla was kręciła coś nowego, no bo zrobiłam dłuższą przerwę. Odpoczęliście sobie ode mnie, a ja troszeczkę żyłam swoim domem, a teraz znowu żyję tylko dla siebie. Zobaczcie, słoneczko właśnie się wyliło cudownie, pięknie, bosko. Kocham cię słoneczko. Chyba na moje powitanie wyszło, bo jak wyjeżdżałam z domu, to moment się chmurzyło. Że już jest smutno i tak dalej, że jakaś tam handra puka. Można robić sobie fajne rzeczy, tak? Nóżki do góry, czytać gazetki, jak ja mówię, pić herbatki rozgrzewające, pójść sobie w odwiedziny do kogoś, mnóstwo. Ja zawsze mówię, każdy ma swój sposób. Można robić cuda, oprócz jednego, oprócz zatręczania się, że jest jesień, że nie chcę, bo się też nie chcę, wiecie, bo jestem twardą, tak? Ale nie chcę mi się dlatego, że zimno, ale wewnętrznie nie jestem jakaś tam przestawiona, że mam handry, nie, absolutnie. Moja dusza śpiewa, moja dusza tańczy i robi różne rzeczy, figle i ma ochotę pofiglować, także nie wiem, co ja sobie tu jeszcze wymyślę. Będę was o tym informować, ja was tak bardzo kocham i bardzo was pozdrawiam i całuję was jak zawsze. No i zobaczcie sobie, słoneczko wam pokażę zaraz, jak jest cudownie, pięknie, zobaczcie. Pięknie świeci mi tam słoneczko, chmurki, kaczuszki, świeże powietrze, tutaj już są listki, już jesiennie zaczyna wszystko się robić, ale kochani, jest cudownie, nie ma co narzekać. No to ja jadę sobie dalej, zrobię sobie rundkę do sklepiku, zobaczę, co tu ciekawego się wydarzyło i kocham was, kochani moi, i całuski, pa, pa.